Efezu, Mateusz Gamron! Powitajcie obozy Pani Najmłodszymi z Federacji KFU. Nigdy nie przegrał jeszcze rąk. Do tej pory raz walczył z Brazylijczykiem, wygrał przez TKO drugie trzeci. Niepokonany od 1695 dni. W sobotę pierwsza druna Pata Magnieleckie, a jego rywalem będzie Brazylijczyk Renato Jorginho. Mateusz Gamron! Starcie z mocnym Brazylijczykiem Renato Jorginho. Ale nie na taką wodę rzucany był poznański Gamer. Przede wszystkim mistrz, jeżeli chodzi o zapasy, mistrz, jeżeli chodzi o walkę parterową. 11 zwycięstw bez żadnej porażki. 7 walk potrzebowało skoczyć dla Federacji KFU Gamer, aby zawalczyć w końcu z Mansurem Barnawi o mistrzowski pas i tam przez 3 rundy dominował w kwarterze swojego francuskiego oponenta. Zobaczymy, jak będzie w tę sobotę. Rywalem Gamera Brazylijczyk, który przede wszystkim jest świetnym strikerem, a więc lubi wymieniać ciosy, lubi wymieniać kopnięcia. Gamer zapowiada, że będzie chciał spróbować się również w tym elemencie walki ze swoim oponentem w pierwszej obronie mistrzowskiego pasa Federacji KSW. Panowie, macie jeszcze 2 minuty. Ja myślę, że podczas tego sobotnego pojedynku akurat w takiej pozycji jak przed chwilą, kiedy to Gamer był na plecach, w dosiadzie rywal zasypujący go gradem ciosów, oglądać się będziemy. Myślę, że wielu polskich kibiców życzyłoby sobie bardziej, aby Gamer kończył właśnie w ten sposób, jak przed chwilą, efektownymi dźwigniami skrętnymi swoje pojedynki. Sparing partnera Mateusza Gamera, a Gamrota, który prezentuje swoje umiejętności niezwykle wysokie, mimo że to jest zawodnik, który dopiero rozpoczyna swoją karierę sportową w zawodowym MMA, reprezentant poznańskich Anglosów, a jakże Maciej Kazieczko, który będzie rozpoczynał zielonogórską galę. W ostatniej chwili skakuje do rozpiski i będzie bez wątpienia chciał tę szansę wykorzystać. Myślę, że ta pieczątka poznańskich Anglosów zawsze gwarantuje wysoki poziom techniczny. Gamer prezentował go już nieraz. Myślę, że Państwo również doskonale znają klubowego kolegę Mateusza Gamrota, Borysa Mankowskiego. Obaj walczą niezwykle wygodnie i liczymy również, że Maciej Kazieczko również dołączy do grona tych widowiskowych Andrzejczaków. Panowie, ostatnie 15 sekund. Sprowadzenie do dwóch dół. Wykończenie oczywiście wszystko czasami w parterze. Odwrotówki, kula
kolana, łokcie i jeszcze loki. Życzymy serdecznie, Gamer, jakby co w sobotę. Dziękujemy serdecznie. Mateusz Kamro w pierwszej obronie pasa mistrza federacji KSW. Może być lekko spocony, ale myślę, że to nie jest żaden problem. Gamer, no długo wspinałeś się na ten szczyt kategorii lekki w KSW. Jak długo zamierzasz teraz tam siedzieć? Muszę z 15 razy go obronić. Dobra, serdecznie życzę. Gamer! Mateusz!